Od maja 2018 roku śledczy z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmowali się wielowątkową sprawą zorganizowanej grupy przestępczej, która na terenie Śląska oraz innych województw nielegalnie składowała niebezpieczne odpady. W tej sprawie prokuratura regionalna w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko 30 osobom. Dwie z osób oskarżonych nadal pozostają w areszcie, a wobec pozostałych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze. Może tu przypomnę, że sprawa dotyczyła działania zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej wynajmowali hale magazynowe i nieruchomości, nie płacili za nie czynszu i składowali na terenie tych nieruchomości wbrew przepisom odpady niebezpieczne. Sprawcy angażowali do popełnienia przestępstw znaczne nakłady finansowe, w szczególności tytułem wynajmu hal, wózków widłowych, naczep, ciągników siodłowych i innego sprzętu. Zdaniem śledczych sprawcy działali w bardzo cyniczny sposób, oczywiście z niskich pobudek w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla łatwego i szybkiego zysku, ale z drugiej strony narażali tym samym życie i zdrowie wielu ludzi. Prowadzona przez nich działalność przestępcza tak naprawdę będzie miała długotrwałe i na dzień dzisiejszy nieprzewidywalne skutki dla mieszkańców regionów i stanu środowiska, w którym te śmieci się znajdują. W sprawę zaangażowany był również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Była to sprawa, w którą włączeni byli inspektorzy z delegatury WIOŚ w Częstochowie i tutaj w Katowicach. Nasi inspektorzy dostali polecenie od prokuratora, żeby część czynności w śledztwie realizować. Oczywiście realizowali te czynności, które związane były z przestępstwami w stosunku do szeroko pojętego środowiska. Na przestrzeni czasu grupa przestępcza uruchomiła łącznie 11 miejsc porzucania odpadów. W takich miejscowościach jak Chybie, Zawiercie, Częstochowa, Rudnik Wielki. Za czyny zarzucane podejrzanym grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.